Tylko dzisiaj to tak na gorąco, to taki szybki przejazd zrobię, żebyście sobie mogli zobaczyć. No generalnie jestem zadowolony, parę śmietków jest, ale to i tak było wiadomo, że będzie polerowany. Czy jestem zadowolony? No jestem, powiem tak, zrobię jeszcze jeden taki dłuższy odcinek, gdzie tam powiem, co mnie spotkało po drodze, co robiłem. Parę takich jakichś szczegółów, takie podsumowanie roboty. A teraz sobie przelecimy po całości, zobaczyć sobie mniej więcej, jak to wyszło. Nie rozkleiłem go kompletnie. Więc tutaj jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. No, tutaj sobie zobaczmy mniej więcej, bo teraz jest światełko ładne. Bo poza kabiną to mogę jakby już nie mieć takiego światełka. Generalnie jestem zadowolony, co tu dużo mówić, tak? Postaram się Wam jakby pokazać mniej więcej to, co mi wyszło. Wydaje mi się, że całkiem sympatycznie. Ale czy mogłoby być lepiej? Mówią, że zawsze mogłoby być lepiej, tak? A czy jestem zadowolony? Jestem. Jestem. A zadowolić mnie to ciężko, ciężko, naprawdę. No, słuchajcie, koniec roboty. 2,5 miesiąca roboty. Tak to mniej więcej wygląda. Czy fajnie, czy nie fajnie, no to już musicie ocenić sami. Oczywiście pewnie się znajdzie ktoś, kto nic w życiu nie zrobił i mu się to podobać nie będzie. No ja jestem generalnie zadowolony. A mówię, jeszcze wejdzie jeden odcinek, pozarzucam drzwi, poopisuję trochę ten samochód, co mnie tutaj przy nim spotkało. Tak jak Wam na początku tego krótkiego filmu powiedziałem. Złożymy go trochę do kupy, no bo na razie mamy samą karoserię, a tu jeszcze przecież klapa jest, fajne drzwi, fajne płotniki, fajna maska, fajne zderzaki. Do kupy go złożę na chwilę, wiecie, na jedną śrubkę, żeby dużo tam nie składać, dlatego że ten samochód teraz ode mnie, jak sobie odpocznie, trochę odparuje. To ja go też oczywiście spoleruję na koniec i też zrobię taki jakiś fajny odcinek. Ale generalnie chodzi o to, że teraz idzie na składanie, więc te wszystkie graty do włożenia silnika są niepotrzebne, a nie ma co ich narażać na rysowanie się. Dobra, to teraz bez gadania jeszcze raz. No fajnie, powiem Wam jeszcze tak, będzie z gadaniem. Bałem się trochę wylewać. Ale jest git. Dobra, na razie.